Bardzo jest nam przyjemnie gościć Panią w ramach naszego przystanku Single Market Tour w Olsztynie. 30-lecie jednolitego rynku europejskiego oczywiście przypadło w ubiegłym roku, ale cóż to szkodzi świętować drugi rok z rzędu. Grunt, żeby było co świętować, tym bardziej, że my w Polsce mamy w tym roku naprawdę wielkie powody do świętowania. Proszę powiedzieć, jak, jak Pani obserwuje, jak przez te 20 lat zmieniła się Polska? Jak myśmy się zmienili licząc od 1 maja 2004 roku. Myślę, że jesteśmy bardziej otwarci. Zaczęliśmy jeździć w inne kraje, poznawać różnych ludzi i zobaczyliśmy, że oni są tacy sami jak my tak naprawdę. Możemy się przemieszczać, pracować w różnych krajach, poznawać różne kultury i myślę, że to jest takie najfajniejsze w tym wszystkim. A jeżeli chodzi o EURES, to my też obchodzimy 20-lecie w Polsce i 30-lecie jak Unia Europejska. My też jesteśmy w EURESie, odkąd to powstało. Więc my, jeżeli chodzi o rynek pracy i zawody, to się zmieniło bardzo, bo ci, którzy zaczynali pracować w EURESie, i patrzeć na rynek europejski, on zupełnie się różnił. Kiedyś trzeba było mieć różne zgody i, i różne takie dokumenty, spełniać wymagania, a teraz tak naprawdę wystarczy mieć kontakt za granicę, żeby wyjechać do pracy. No właśnie, bo jednolity rynek europejski to nie tylko kwestia zakupów, nie tak. tylko kwestia kupowania bez cła, nie tylko kwestia roamingu, nie tylko kwestia chociażby ujednoliconej ładowarki do telefonów, ale także rynek pracy. Jak w takim razie z Pani perspektywy, bo jest Pani tutaj jakby naszą specjalistką, ekspertem można powiedzieć, jak ten rynek pracy Polaków na forum europejskim, na rynku europejskim. Jak on się zmieniał? Bo y, z tego, co ja pamiętam, sama jako tłumacz przysięgły, tłumaczyłam czasem bardzo dobre oceny z bardzo dobrych y, szkół, bardzo dobrych dyplomów. A potem y, okazywało się, że ci ludzie aspirowali na nie wyższe stanowisko niż recepcjonistka w hotelu. Czy Polacy dalej są skazani na, na te stanowiska, powiedzmy, niższego personelu? Tu właśnie nie. Tu się bardzo zmieniło. Bo jeżeli ktoś ma kwalifikacje i zna ten język, a nie ukrywajmy, Teraz jest tak, że ten angielski jest językiem drugim naszym e, po ojczystym, tak. i tak naprawdę ludzie aspirują na takim samym poziomie e, ze znajomością języka, oczywiście i mając kwalifikacje, tak. tak samo jak każdy inny obywatel Unii Europejskiej. Czyli e, te, same, e, te same możliwości ma e, z jednej strony Francuz, który zna język angielski i język francuski, a ma dyplom powiedzmy lekarza weterynarii, jak? Polak. I to jest jeden z tych pozytywów. O jakich jeszcze by pani nam powiedziała? jeszcze jakich takich z, zmianach, jakie by były w przeciągu mhm. tych 20 lat, ja co prawda 20 lat w EURESie nie jestem, mhm. ale już będzie chyba 9, więc też trochę jestem, mhm. to pamiętam, że te przełamanie w ogóle, że zagranica to jest coś zupełnie innego, mhm. coś takiego, gdzie nie zatrudnią mnie, nie poradzę mhm. sobie, nie dam rady. Teraz coraz częściej osoby niepełnoletnie, które jeszcze nie mogą wyjechać za granicę mhm. ze względu na wiek, one się pytają, że one już są gotowe, one Znają języki tak. na przykład dwa już tak. i rzeczywiście tak jest. Oni świetnie znają ten język. Dlatego ja zawsze mówię i zachęcam, że jeżeli ktoś jest gotowy, oprócz tego to najpierw niech troszeczkę popracuje w Polsce, w kraju, tak. żeby poznać specyfikę i warunki mm -hmm. pracy i życia, a potem zapraszam do biura do EURES OHP. No, dokładnie. Czyli do biura tak czy siak w ogóle zapraszamy, bo tam się dzieją bardzo fajne rzeczy. W, wiem to z własnego doświadczenia i z własnych kontaktów. Nie ma, w ciemno polecam. Szczególnie, że zaczynają się wakacje tak. i my będziemy też na pewno na plaży, będziemy się pojawiać razem z Europe Direct, nie tylko, Aha. żeby po prostu zachęcać do pracy wakacyjnej. Dobrze, czyli zapraszamy już do eures do Europe Direct Olsztyn lub do Europe Direct Warmia i Mazury, a najlepiej, i do wszystkich trzech instytucji jednocześnie, a wakacje polecamy nie tylko, żeby zwiedzać piękne zakątki naszej Europy, naszej wspólnej Dokładnie. Europy, ale też, żeby zaznajamiać się chociażby z możliwościami podjęcia gdzieś pracy Dokładnie. albo na przykład studiowania, bo jednolity rynek to, jak to jest y, wspólne możliwości studiowania, ale też dyplom który nie wymaga nostryfikacji Dokładnie. w innym kraju europejskim. Pięknie Pani dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Życzymy wszystkiego dobrego Unii i Olsztynowi w Unii.